No, witam Cię serdecznie, witam Cię w kolejnym vlogu nagranym tym telefonem. Ja już statyw mam przygotowany, zbieramy zabawki i jedziemy do stolicy. Pierwszy młodzieżowy turniej tenisa stołowego o puchar PZTS w Warszawie. Zapraszam. Po kilku godzinach w pociągu już dojeżdżam do Warszawy. Jutro rano turniej, będzie dobrze. Piękna, słoneczna pogoda w Warszawie. Przypominam, iż jest to końcówka września. Jestem przy hali. Jest godzina 9:00. Turniej rozpoczyna się o godzinie 10:00. Także na spokojnie zapowiada się emocjonujący dzień. Dużo tenisa stołowego przy wspaniałej pogodzie. No właśnie, przyszedłem na salę, spotkałem Przemka. Siema Przemek. Siema, siema. Jak wrażenia? No, na początek jest turnieju, także zobaczymy, co będzie za chwilę. Bardzo dużo ludzi, sami zobaczcie. Mnóstwo, pełna sala, my działamy dalej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, jest dobra zabawa, także zachęcam wszystkich, przede wszystkim ciebie, do grania w tenisa stołowego. Naprawdę warto, daje dużo radości, dużo satysfakcji, a jednocześnie jest to bardzo, bardzo trudny sport, który rozwija nas wszystkich. Także zapraszam i pozdrawiam Polski Związek Tenisa Stołowego. Chłopaki robią naprawdę kawał dobrej roboty. Z pozdrowieniami dla wszystkich sympatyków tenisa stołowego. Cześć! Dobra, biorę udział w konkursie. Dziękuję. Ile mam prób? 5 prób, 4 razy. Ale zaliczamy. Dobra, teraz coś może szybkiego, szybki jak. Tak. Proszę, szybki. Trafiony, trafiony, zaliczamy, brawo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy tutaj, bo gramy w tenisa stołowego, ale mnie zastanawia, dlaczego ty grasz w tenisa stołowego? A, to się tak dziwnie zaczęło, chodziłem na zajęcia takie jeszcze inne, no i tata zaczął grać, zobaczyłem, zaciekawiło mnie to nawet, no i tak się to zaczęło rok temu. Czyli inicjatywa wyszła od taty? Znaczy, tata mnie nawet nie zachęcał, tylko ja spróbowałem, chciałem, no i z tego wyszło to, że zacząłem już trenować 2 razy w tygodniu, po 2 godziny, jeden trening, no i bardzo lubię, bardzo mi się podoba, według mnie. Nie wiem, czemu wcześniej nie zacząłem grać w tenisa. Turniej mega udany. Jest ze mną Julek. Cześć Julek. Cześć. Julek, podobno oglądałeś jakieś moje filmy w internecie, to prawda? Tak. Jak to się zaczęło? Jak trafiłeś na mój kanał? Zauważyłem, bo po prostu oglądałem sobie YouTube, wpisałem tenis stołowy, no i wyskoczył pan, więc wcisnąłem, pomyślałem, że to będzie ciekawe i mnie bardzo zaciekawiło. I oglądałeś? No, pierwszy filmik, który zacząłem oglądać, to jak prawidłowo zaserwować. O, super. Nauczyłeś się coś z niego? Tak. Super. Trzeba mieć piłkę na otwartej dłoni, trzeba ją podrzucać gdzieś mniej więcej 16 cm. Do góry. No. Tak, super, bardzo fajnie. Julek, masz też siostrę? Tak. Twoja bliźniaczka? No. Czy też gra w tenisa stołowego? Tak. Od jak dawna gracie? 2 lat. 2 lat. Ładnie. A lat masz? 9,5. 9,5. Jak ci się widzi tenis stołowy? Fajnie, nie fajnie? Fajnie. Co takiego fajnego w tym jest? Bo można się rozwijać się, no i bardzo, po prostu mi się bardzo podoba. Super, mega pozytywnie. Czy twoi koledzy również grają w tenisa stołowego? No, niektórzy. Niektórzy tak.
A co myślisz trzeba zrobić, żeby więcej twoich kolegów grało? Zachęcić ich. Zachęcić ich. Kupić jakąś rakietkę dobrą. I stół może jakiś też. Super. Do szkoły na przykład jakiś stół. Super. Chciałbyś kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam moją całą rodzinę. Całą rodzinę. Super. Pozdrawiamy Julka i całą jego rodzinkę. Oj proszę, tutaj jest z nami pan Adam. Panie Adamie, 2 godzinki temu prowadził pan pokaz serwisu. Również był konkurs. Co tam się działo? Chciałem przedstawić też tym najmłodszym uczestnikom turnieju, jak też i tym starszym, serwis, który jest najlepiej dostosowany do ich wysokości, do ich, nie wiem, powiedzmy techniki, umiejętności, bo to też nie każdy powiedzmy wiek czy wzrost pozwala serwować dobrze daną technikę serwisom. Na przykład osoby mniejsze, niewysokiego wzrostu, najlepiej jak serwują serwisy na samym początku, siekierki, haki, takie jak na przykład serwuje Kenta Matsudaira, jak serwuje kadra Japonii kobiet, to dla nich są takie serwisy przeznaczone. A z kolei tym wyższym pokazywałem dużo serwis z bocznymi rotacjami, również serwis wkrętem, tak żeby po prostu też starali się poprawiać ten serwis, który jest niezwykle ważnym elementem gry, bo nie ma żaden przeciwnik nie ma wpływu na to, jak się serwuje. No i mówię, serwis jest jednym z najważniejszych elementów po prostu gry, tej zestawowego. Turniej w Warszawie jest zakończony, dochodzi godzina 18, więc to oznacza, że te piękne słoneczko wkrótce będzie zachodzić. Ja w centrum, widzimy Pałac Kultury i Nauki. Super wydarzenie, grubo ponad 100 zawodników. Bardzo, bardzo fajny turniej. Pozdrawiam wszystkich z Polskiego Związku Tenisa Stołowego, bo chłopaki zrobili kawał dobrej roboty. Wszystkich zawodników, zawodniczek, którzy tam grali, gratulacje dla zwycięzców i brawa dla wszystkich uczestników. A my robimy swoje i działamy dalej. No witam, witam, kolejny dzień z tenisem stołowym. Jest ze mną Marek Zalewski oraz Antek. Jesteśmy właśnie w trasie do Gdańska. Jest Gdańsk, wczoraj młodzieżowy turniej w Warszawie, ale to widziałeś na tym filmiku, jak było, a było naprawdę bardzo fajnie, super atmosfera, dużo dzieci, mega pozytywne wydarzenie. Teraz właśnie jedziemy do Gdańska na mecze turniej niepełnosprawnych. Tam również dobra zabawa i przede wszystkim dużo tenisa stołowego. Widzimy się na sali. Voilà, a teraz pokazałem wam, jak w sekundę można się przenieść do Gdańska. Jest zawodniczka, która grała. Przed chwilą tutaj zakończyło się Grand Prix Polski niepełnosprawnych. Ponad 180 zawodników i zawodniczek. 11 klas niepełnosprawności. Dużo rywalizacji i dużo radości. A ten pan, Marek Chibiński, jedzie na Mistrzostwa Świata. Czy to prawda? Mistrz dzisiaj wygrałem, kochani. Mistrz dzisiaj wygrał. Wygrałem 7 finał, jestem przygotowany na Mistrzostwa Świata. Brawo. Blasko Słowenia, myślę, że będzie dobrze. Nie przechwalam się, ale będę to, co umiem, dam z siebie wszystko na Mistrzostwa Świata. Mój Chibiński Marek, dla całej Polski będę grał, walczył. No witam z Gdańska, główny ośrodek szkolenia imienia Andrzeja Grupy PZTS. Sala już pusta, ale przed momentem tutaj było 180 zawodników i zawodniczek, osób niepełnosprawnych. Grand Prix Polski, dużo się działo, z całego kraju zjechali zawodnicy. Wśród nich mistrzowie olimpijscy, paraolimpijscy jadą za 2 tygodnie na Mistrzostwa Świata, także będzie się działo. Sala pusta, trybuny puste. Na co dzień tutaj to miejsce tętni życiem.
kolejna atrakcja tego szalonego tenisowego weekendu. Hala MRKS Gdańsk. Turniej WTK Żaków. Chyba się powoli kończy. Mało dzieci gra. Z pozdrowieniami dla całego Gdańska. Gdańsk i ściana Andrzeja Gruby poświęcona naszemu wybitnemu tenisiście stołowemu, upamiętniająca jego wszystkie tytuły, a jak widać jest ich naprawdę bardzo dużo tutaj w obiektywie. Tutaj mamy również też takie fajne, nasza reprezentacja Polski, rok 2005, Magdeburg, a tutaj w Danii, a tam oczywiście sala główna. O, tak to właśnie wygląda. Tym razem wylądowałem tutaj w molu w Gdańsku. Tam mamy Sopot, a tam mamy Gdynię. I voilà, kolejna tenisowa miejscówka, tym razem Toruń, miasto pierników. Tu jest Marek oraz Antek. Idziemy do Arena Toruń na mecz Superligi. Derby. Zolesz Gwiazda Bydgoszcz kontra Energa Toruń. Będzie ciekawe widowisko. Marek, jaki wynik obstawiasz? Szybko. 1-3. Kto wygra? Bydgoszcz. Bydgoszcz. Ja obstawiam 3-2 dla Zolesz Gwiazdy Bydgoszcz. Zobaczymy, jak będzie. Trwa mecz w Toruniu, derby kujawsko-pomorskiego, zawodnik Energii Sajfu kontra Artur Grela. Aktualne prowadzenie 2-0 dla Bydgoszczy. Bardzo dobre wymiany, dużo się dzieje. I cały czas trwa tenisowo-stołowy weekend. Później przysłali link. Tak. Nie wysłałaś go. Dobra, wysłałaś. Dobra. No tak, to samo. To teraz.
Przed mikrofonem kibic z Olesz Gwiazdy Bydgoszcz. Czy spodziewałeś się, że twoja drużyna dzisiaj może wygrać? Tak, spodziewałem się, że może wygrać, ale spodziewałem się również bardzo zaciętego pojedynku. I właśnie tak obstawiałem, że będzie wynik 3-2 dla Olesz Gwiazdy Bydgoszcz. Kto według ciebie dzisiaj zagrał najlepsze spotkanie? No według mnie i zapewne większej ilości kibiców Slawa Burow. No, ponieważ wygrał dwa swoje pojedynki, Chińczyk Wan Jinan wygrał swój jeden pojedynek z Han Chuangxim, niestety no, nie poszło mu trochę. No ale myślę, że jako najlepszy zawodnik Wieczesław Burow. Och, ale to były emocje. Impreza w Toruniu zakończona, podłoga, sprzęt jest powoli cały zwijany. Wszystkie trybuny były pełne, naprawdę bardzo dużo ludzi. Derby mega udane, mega zacięte, dla widowni było super. 3-2. Olesz Gwiazda Bydgoszcz wygrała, Energa KTS Toruń. Dużo się działo, tutaj właśnie widzimy, że sprzęt jest chowany, była dobra transmisja, była telewizja i ogólnie było bardzo pozytywnie. Z pozdrowieniami z Torunia. Właśnie na stacji spotkałem Artura Grele. Witam. Artur, co tutaj robimy? No, kupujemy hot doga sobie. Tak, i co? Wracamy, jedziemy do Bydgoszczy. Dzisiaj Olesz pokonała Energa Toruń. Jak było? No, było bardzo dobrze. Bardzo dobry mecz rozegraliśmy i wygraliśmy. 3-2. Super. Jedziemy, tak jedziemy dalej. Jedziemy dzień dalej. Dobry, piękny poranek w Bydgoszczy, słoneczko świeci. Tutaj również jest tenis stołowy, jak wiecie, Olesz Gwiazda Bydgoszcz. Fajne miasto. Lecimy dalej. Tym razem wylądowałem w Poznaniu. Wracamy do domu, do Lubikowa. Pierwsze sekundy tego filmiku były nagrywane w piątek w tym miejscu. Dzisiaj mamy poniedziałek. Pozdrawiam wszystkich tych, których spotkałem, poznałem w Warszawie, Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy. Teraz jestem w Lubikowie, w domu. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten filmik. A i jeszcze jedno. Pamiętasz, że jak byłem w Gdańsku, to byłem w takiej zielonej koszulce. I tak się składa, że mam taką jedną, tutaj właśnie, zieloną koszulkę. Dostałem ją od Polskiego Związku Tenisa Stołowego, więc robimy konkurs. Do wygrania świeża, nowa koszuleczka. Z napisem pierwszy młodzieżowy turniej tenisa stołowego o puchar PZTS. Ta koszulka będzie do wygrania już wkrótce na moim Facebooku Paweł Table Tennis. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć!